Witajcie, kochani. Czy słyszycie tę ciszę? Taka absolutna cisza. Tu, w takim miejscu, słychać własne myśli. Jest gorąco. Za mną widzicie wielkie góry, czerwone, co jeszcze bardziej wzmaga energię. Co jeszcze bardziej pokazuje, ja stojąc na kamieniu, jaka jestem malutka w obliczu tych gór i w obliczu całego tego świata. Od razu tłumaczę się z moich butów. Przepraszam, że nie pasują one strój do sukienki, ale tylko w Adidasach powinny być większe buty, wyższe. Możemy tu spacerować, dlatego że jest tu bardzo dużo żmii, węży, jaszczurek. Jaszczurka jest najmniejszym problemem. Natomiast, aby nie spotkać się z jakąś nieprzyjemną niespodzianką, ukąszeniem, potrzebne są naprawdę buty, to nie ma żartów. Kiedy wysiadam z samochodu, to zaraz rozglądam się na odległość 5-8 metrów w głąb, czy nie ma jakich pełzających tutaj niespodzianek, których ja nie lubię zresztą. Ale wracając do tej ciszy, to chciałam się nią z wami podzielić. Tak jak obiecałam, będę robiła nagrania z różnych miejsc. Nie ma możliwości połączenia się na live z internetem, ale dzisiejsza technologia pozwala nam nagrać i pokazać to miejsce. Jest parzące słońce. Ale wiecie co? Wcale tego tak nie czuję. Mam czapkę, mam okulary. I tak się cieszę, że jestem w tym miejscu. I taka jestem wdzięczna, że jestem w tym miejscu. Że najmniejszym problemem, który jest największym w tym miejscu, czyli wysoka temperatura, w ogóle o tym staram się nie myśleć. Zobaczcie spokój, jaki towarzyszy temu wszystkiemu, co widzicie tutaj dookoła. I wbrew pozorom jest zielona trawa, bardziej niż w Kalifornii. Wbrew pozorom, ponieważ pada tu deszcz wieczorami, pada deszcz w nocy, przez 3 dni ostatnie padało, także to się wszystko wyrównuje i ta roślinność ma trochę wody. Potrzebuje tego więcej oczywiście przy tak wysokiej temperaturze. Ale i tak jest przyjemnie, że te drzewa, które widzicie tu wokół mnie, są zielone. Więc ta zieleń z tą czerwienią jest naprawdę cudowna. I w takim miejscu można odpocząć. I w takim miejscu można się zatrzymać i podziękować Bogu, że takie miejsca stworzył dla nas i że w takim miejscu możemy wyciszyć się i możemy ukoić swoje zmysły i naprawdę możemy pozbyć się nadciśnienia, możemy pozbyć się wszelkich chorób, ponieważ przestajemy myśleć o tym, co nas dookoła dotyczy. Przestajemy myśleć o sytuacjach, które w życiu mamy. Jakby automatycznie przekierowujemy się na to, aby czerpać stąd jak najwięcej. Jak najwięcej tej spirytualności, tego kontaktu z Bogiem, aby się modlić, aby w tym miejscu medytować. Co kto lubi? Dla kogo jest ważna medytacja, medytuje? Dla kogo jest ważna kontemplacja, kontempluje? Kto się modli? To naprawdę nie ma znaczenia. Ale w tej całej ciszy, w tej całej przyjemności, najcudowniejsze jest to, że słyszymy własne myśli, słyszymy oddech naszego serca i naprawdę niewiele trzeba, abyśmy mogli skontaktować się ze sobą, abyśmy mogli zrozumieć, w jakim miejscu jesteśmy dzisiaj, w jakim miejscu naszego życia jesteśmy dzisiaj. Więc wyrażając wdzięczność za to, że tu jestem, dziękuję wam także, że mogę się z wami tym podzielić, że chcecie to oglądać. Pod tym wideo dajcie jakieś serduszka, lajki, jak wam się to miejsce podoba.
a ja jadę dalej i nagram kolejny film i zobaczymy, czy będzie tak cicho i zobaczymy, jak pięknie będzie. Więc poproszę operatora kamery o pokazanie teraz wszystkiego, całego widoku. Zobaczcie dookoła, jak to wygląda, jakie są drzewa, jaka droga, jakie czerwona ziemia i te piękne góry. To do zobaczenia, pa, pa, jedziemy dalej.